duet Agata Kempa i Tomasz Snowiec. Więc możecie spodziewać się podróży po referendach na świecie. Dzisiaj wyjątkowo będziemy się przemieszczać intensywnie. Tak można powiedzieć, podróż dookoła świata. Podróż dookoła świata, bo będziemy rozmawiać o publikacji, której jesteś współautorem, publikacji Instytutu Demokracji Bezpośredniej. O demokracji bezpośredniej rzecz jasna. I Tomku, ty napisałeś rozdział o czym konkretnie? Ja napisałem rozdział z inspiracjami dla Polski. I rozdział z inspiracjami, czyli po prostu rozdział wskazujący różne przykłady, jak wyglądają referenda w wybranych państwach, bo oczywiście no, nie mogłem dać wszystkich. Musiałem dokonać jakiejś selekcji z tego względu, że gdyby opisać referenda w każdym państwie, no to musiałbym tą książkę samodzielnie wydać, a to jest jednak publikacja wspólna wielu autorów i wskazując, jak to działa w różnych państwach, wskazując także praktyki historyczne, jak to wyglądało w różnych państwach, po prostu starałem się pokazać, jak mogą być wykorzystywane w bardzo różnych sprawach referenda. Też myślę, że jak ktoś jest regularnym słuchaczem naszych rozmów tutaj, no to w naturalny sposób wiele z tematów, które tam w książce opisuję, też pojawiły się tutaj. Natomiast wiadomo, że jak się pisze, to jest trochę inna dynamika. Czasami w rozmowie nam umknie jakaś kwestia, a tam miałem możliwość to w sposób bardziej usystematyzowany powykładać w różnych sprawach. Więc generalnie, no bo publikacja ma kilka rozdziałów. Są rozdziały takie z generalnymi, jest taki, powiedziałbym, profesor Matyja ma rozdział taki, powiedziałbym, filozoficzny, dlaczego demokracja bezpośrednia. Piotr Trudnowski ma rozdział, którym pokazuje takie konkretne zalecenia, jakie my, Instytut, dalibyśmy, żeby wprowadzić do polskiego prawa referendalnego. Jest rozdział, który przedstawia wyniki naszych badań, ich analizę. A mój rozdział to jest ten rozdział, który pokazuje, jak robią to inni, jak robili to inni, bo oczywiście najbardziej odnosiłem się do tych referendów z ostatnich lat, a zwłaszcza z tego roku, które też tutaj się pojawiały, ale były też grupy referendów, gdzie sięgałem naprawdę w przeszłość, w historię, pokazując, jak to w różnych miejscach dawniej lub mniej dawniej bywało. Tak, czyli będziemy mieli, możemy przeczytać cały proces i przy okazji przejść się po całym świecie. My tutaj na kanale zajmujemy się głównie właśnie bieżącymi referendami. Wiadomo, że ze względu na to nie jesteśmy przejść przez cały świat, bo też nie na całym świecie się odbywają w tym roku referenda, chociaż w wielu, wielu miejscach, co też nasze rozmowy pokazują, te referenda były. W takim razie, gdzie ty zabierasz czytelników, czytelniczki właśnie w tej publikacji, w swoim rozdziale z inspiracjami dla Polski na podstawie referendów w innych krajach? Znaczy, jakby mój rozdział jest podzielony na kilka takich podczęści. No i oczywiście jest taka część ogólna, gdzie jest ogólne wprowadzenie z typami referendów, do których tam się później odnoszę, ale jest taki rozdział ogólny wskazujący przykłady z różnych państw, oczywiście przykłady wybrane. Jest cały podrozdział poświęcony temu, o czym też tutaj na kanale rozmawialiśmy, czyli referenda w sprawie aborcji. I oczywiście w każdym z tych rozdziałów jest trochę bardziej szczegółowo opisany niż w naszych rozmowach. Po prostu pokazać, jaka była praktyka, jakie były doświadczenia, jak to w tych poszczególnych państwach wyglądało. Są również referenda alkoholowe, o których też tutaj rozmawialiśmy. Są referenda monarchiczne i to trochę szerzej, bo jeszcze przed nami rozmowa o tym, jak to też historycznie w innych państwach wyglądało, a za nami mieliśmy rozmowę o tym, jak wyglądały referenda monarchiczne w monarchii Windsorów brytyjskiej w ostatnich latach, ale tam mam po prostu cały szereg różnych państw na przestrzeni lat pokazane, jak bardzo różne te były referenda i też dotyczące nie tylko tego, czy mieć monarchię, czy nie mieć monarchii, ale Dania, która się też parokrotnie przewija, na przykład zmieniała w referendum prawo dotyczące dziedziczenia tronu, do tego, że kobiety na równi mogą z mężczyznami dziedziczyć tron, a nie z pierwszeństwem dla mężczyzn. Jest
podrozdział oczywiście poświęcony temu, jak na świecie wygląda weto ludowe, ponieważ no, nie ukrywam, że też ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem tego narzędzia. Też jako instytut proponujemy wprowadzenie tego weta ludowego do Polski, a przynajmniej rozważanie tego jako takiej wartościowej procedury, która by dużo naszej legislacji pomogła, a także jakby partycypacji społecznej, udziału obywateli w tworzeniu prawa. No i w takiej sytuacji nie sięgnięcie po przykłady, jak w innych państwach wygląda zarówno regulacja, jak i praktyka dotycząca weta ludowego, no to jakby byłoby, czułbym się nie w porządku, jakbym tego tematu mocniej nie poruszył i nie omówił. Tam oczywiście są podane też przykłady innych instytucji. Między innymi są wspomniane instytucje takie jak recall, czyli możliwość odwołania danej osoby w referendum. Tam opisuję między innymi przykład sprzed dwóch lat, referendum w Meksyku, w sprawie odwołania prezydenta. To jest w Meksyku nowa instytucja, która tam została wprowadzona. Jest ona najciekawsza z inicjatywy prezydenta. Była przeprowadzona, ponieważ prezydent kandydując obiecał, że w trakcie kadencji podda się takiej weryfikacji w połowie. I tak też zrobił. Tam nie było, nie osiągnięto wymaganej frekwencji, ale też większość głosujących była za utrzymaniem się prezydenta. To też pokazuje, że jakby danie takiej władzy nie musi prowadzić do anarchii, bo czasami też nie można oczywiście tego recallu wprowadzić bez żadnego zastanowienia, bo różne są doświadczenia, nie zawsze pozytywne z tą instytucją poszczególnych państw, ale po prostu taki przegląd różnych instytucji. Jest też podrozdział, który poświęcam Stanom Zjednoczonym. Też tutaj nasi wierni widzowie będą wiedzieć, że do Stanów Zjednoczonych zaglądaliśmy w tym roku więcej niż jeden raz, ponieważ więcej niż jeden raz odbywały się referenda w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, będziemy jeszcze do Stanów Zjednoczonych zaglądać. Tak, jeszcze zostały nam to nagrania, ale też wskazuje na to, to jak ktoś się nie interesuje Stanami i ogląda nas tutaj, to może pomyśleć, czy oni tak normalnie w Stanach, co roku, tyle referendów, tak dużo, że oni ciągle referendum za referendum i to jeszcze po kilkanaście naraz. Nie, oni normalnie w Stanach nie tak dużo, oni normalnie w Stanach co dwa lata więcej, bo teraz mamy rok nieparzysty, a w latach nieparzystych w Stanach Zjednoczonych odbywa się znacznie mniej referendów niż w latach parzystych. Co wiąże się z tym, że Amerykanie lubią sobie powiązać referendum, no to nie ma progów, więc to nie jest żaden problem, z innymi wyborami. W związku z czym jak odbywają się wybory do Izby Reprezentantów, wybory prezydenckie, to oni z tymi wyborami zwykle bardzo wiele głosowań łączą. I efekt tego jest taki, że tam jest chyba 130, 140, w książce znajdziecie dokładne dane, jaka jest średnia referendów przypadających na lata nieparzyste, na lata parzyste. Jest wskazane też na tą taką różnorodność tych referendów w Stanach, zarówno względem tego, kto może je inicjować, czy obywatele samodzielnie, czy z udziałem legislatury, jakie są większości wymagane. Mamy też wskazane, w jakim terminie, jakie są rodzaje. Są referenda zatwierdzające konstytucję, są referenda, które wpiszemy w tradycję weta ludowego i to też wskażemy, że w różnych stanach, wskażemy, że w niektórych stanach obowiązuje inna większość wymagana do przegłosowania tego wszystkiego, więc jest po prostu całe spektrum różnych referendów, które oczywiście tutaj omawiamy, tylko tutaj jak omawiamy, to omawiamy konkretne referendum w konkretnym stanie. Oczywiście ja tu bardzo często wspominam, że takim a takim stanie jest ta regulacja trochę inaczej, trochę podobna, ale tam robię to właśnie w taki sposób przekrojowy, żeby dać taką dobrą podstawę wiedzy do tego, jak to właśnie w Stanach Zjednoczonych wygląda. No i później jest oczywiście podsumowanie, ale tak jak mówię, poza tymi kategoriami są jeszcze te takie ogólne przykłady, bardzo różne, wskazujące po prostu często na różne treści. Na przykład omówiłem, no oczywiście z pominięciem Rosji, wiadomo, to nie jest i Białorusi, bo to nie są demokratyczne państwa, ale pozostałych sąsiadów Polski. Wskazuję, jak tam wyglądają różne praktyki referendalne
wskazuje nieco dalej na praktyki referendalne, że w Słowenii było głosowane zakaz handlu w niedzielę. W drodze referendum w Polsce też przecież budzi jakieś emocje. Mm-hmm. Także powiedziałbym, że pewną niezgodność w pewnej formacji, która w tej chwili najwięcej o tych referendach w Polsce mówi. Więc to pokazuje, że jest po prostu ogrom tych różnych praktyk, do których można sięgnąć. No i na pewno jak sięgniecie po tą naszą publikację, ona jest dostępna za darmo. Jeżeli wejdziecie na stronę lubbezpośrednio.pl, tam na samej górze powinna wam się wyświetlić taka możliwość, możecie się zapisać. Tak, to ten ja może tutaj dopowiem właśnie, że w tym momencie publikacja jest w druku, czekamy aż przyjdą do nas te egzemplarze na żywo, które będziemy mogli trzymać. Będziemy ją wysyłać w ramach naszego projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej lub bezpośrednio do osób, które chcą, żebyśmy właśnie wysłali. Publikacja będzie dostarczana końcem roku, może ze względu na ten czas końcoworoczny, może po prostu poczta wam ją dostarczyć początkiem już kolejnego, my ją właśnie wysyłamy końcem tego. Jeśli chcecie dostać taką publikację w zupełności za darmo, czyli publikacja o demokracji bezpośredniej z rozdziałami profesora Mirosława Matyi, Piotra Trudnowskiego, Tomasza Synowca oraz Rocha Zygmunta, a także dodatkowo broszurę informacyjną autorstwa Mirosława Matyi, gdzie pan profesor zawarł informacje o tym, jak wygląda demokracja bezpośrednia w Polsce, jakie są narzędzia, jak z nich można korzystać, to zachęcamy do zapisania się. Te obie rzeczy będą wysyłane końcem roku, taki nasz prezent poświąteczny. Wejdźcie tylko na stronę lubbezpośrednio.pl, a pewnie też w podobnym czasie publikacja zostanie udostępniona online również za darmo, więc jeśli wolicie korzystać z takiej formy, to także jest taka możliwość. Tak, to jest na stronie razem z możliwością zapisania się tak do platformy e-votingowej. Ja to zaznaczam, bo jakbyście chcieli, wchodzicie tylko książka, patrzcie się platformę, żeby wam to nie umknęło, bo to jest ten sam wpis, po prostu jest tam możliwość dostępu do takich tych trwałych wielu naszych dzieł Instytutu, które były w trakcie projektu przygotowywane. No i ja też bardzo zachęcam do zapoznania się tutaj z tą publikacją książkową, bo oczywiście tych doświadczeń tutaj w Instytucie mamy więcej, jest nie tylko to, ale też tu jest to pokazane i tak jak mówię, być może zainspiruje was to do jakichś głosowań, referendów, może jakichś głosowań, które będziecie chcieli na platformie naszej przeprowadzić, zachęcić do tego jakąś grupę, może jakieś nawet większe głosowania by się tam odbyły, bo ją będzie można różnie wykorzystywać, ale też politycznie pewne kwestie są, które budzą takie emocje, a które są takie, które naprawdę nadawałyby się pod referenda. Na przykład ja tutaj bym zwrócił uwagę na taką rzecz jak Szymon Hołownia. On proponuje, żeby w wyborach samorządowych obniżyć wiek, od którego można głosować, z 18 do 16 roku życia. Żeby w wyborach samorządowych osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogły zagłosować. Dotyczy się tego wyborów samorządowych głównie dlatego, że w pozostałych wymagałyby zmiany konstytucji. I podejrzewam, że gdyby nie to, to także w innych byłby taki postulat. No ale wiemy, przeprowadzić zmianę konstytucji jest trudno. I również tutaj dostarczamy takiej dużej inspiracji, bo ja wskazuję, że akurat w Danii, to akurat w referendach, więc można byłoby też być może zorganizować referendum, w którym byśmy o to obywateli zapytali. W referendum co prawda chodziło o wybory powszechne, a nie wybory samorządowe, ale odbyło się aż kilka głosowań, w których głosowano obniżenie wieku wyborczego. Oczywiście w książce macie z konkretnymi datami tam podane, kiedy te głosowania były. No i jak się zaczynało, jak było to pierwsze głosowanie, to wiek wyborczy był 25 lat. Później głosowano kolejne obniżki wieku. Co ciekawe, jak pierwszy raz głosowano obniżenie wieku głosowania do 18 lat, to odrzucono.
A Duńczycy stwierdzili, że nie, to 18 to jednak za dużo, no ale później obniżyli do 21, chyba tam było 20, nie pamiętam. No i ostatecznie ostatnie głosowanie to było właśnie obniżenie do 18 roku życia, no bo 18 rok życia jednak w świecie tak jakoś się utarło, że to jest ten wiek, który najczęściej... Pełnoletniości. Tak, on jest najczęściej stosowany też do głosowania, chociaż no, pełnoletność w niektórych państwach jest 21, ale też właśnie też może warto zwrócić uwagę, może niektórzy o tym nie wiedzą, jakby się odbyło referendum, to być może się by się dowiedzieli, bo politycy, którzy optowaliby za tym obniżeniem, by na to wskazali. Jakkolwiek w większości państw jest 18, to są państwa, które zezwalają głosować od 16 roku życia. Na przykład Brazylia. Brazylia ma taki ciekawy system, że oni mają przymus wyborczy, czyli obowiązek głosowania. I oni mają obowiązek głosowania od 18 roku życia, jest tam też górna granica. Osoby starsze są też z tego przymusu zwalniane. Ale co ciekawe, prawo wyborcze mają też osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale one nie są objęte przymusem. Aha. One są objęte dobrowolnością głosowania. Muszą tam troszkę nieco więcej wysiłku, żeby się zapisać do głosowania, wykazać. Bo inni to z automatu mają obowiązek, no to idą i głosują po prostu. Bardzo ciekawy pomysł. Tak. No ale konstytucyjnie to by było ciężko, no ale być może to też jest taka inspiracja, co moglibyśmy poddać pod głosowanie. No bo są oczywiście też takie przykłady, no jak są te głosowania w sprawie monarchów, to raczej w Polsce nie przewiduję w przewidywalnej przyszłości, żebyśmy mieli nad tym problemem się akurat jakoś bardziej głowić, czy byśmy tu nie zrobili jakiegoś referendum, chociaż... Tak, i zrezygnowali z monarchii brytyjskiej, to nasz dotyczy. To nie nasz problem, albo też wprowadzenia. Były referenda w sprawie wprowadzenia monarchii i to nie wszystkie dawno temu, bo oczywiście ja tu sięgnęłem nawet przykład, że tak w zasadzie to i Napoleon przed koronowaniem się na cesarza zrobił wśród Francuzów referendum, wspominam nawet od Napoleona, ale jeszcze w latach 90. w Brazylii się odbyło referendum w sprawie przywrócenia monarchii, które było też tak ciekawie uzasadnione, że w sumie tą republikańską formę rządów to nam tak siłą narzucono, odebrano tego monarchę, więc co prawda większość jest za monarchią, ale pasowało za demokracją, za formą republikańską, no ale potwierdźmy to w referendum, dajmy obywatelom prawo, żeby to ustanowili tak jak to chcą. Miałem jeszcze jakiś inny przykład, który mi wyleciał z głowy takiego historycznego, które mniej by do nas pasowało. No ale tak jak mówiłem, no oprócz tych takich historycznych, które poszerzają nasze horyzonty i wiedzę, mamy też przykłady masy referendów, które po prostu mają zastosowanie do naszego systemu. Czy to ta inspiracja duńska, czy te inspiracje Słowenii odnośnie wolnych niedziel, czy też wiele innych inspiracji, bo tak naprawdę ja opisałem wiele referendów, wskazując jak one przebiegały, jak były przygotowane, na jakich zasadach, ale być może to jest tak, że ja jakieś opisałem, nie widzę w tym inspiracji, widzę, że no, to jest przykład raczej, którego w Polsce nie zastosujemy, ale może wy, czytając ten rozdział, padniecie na to, że to takie referendum albo jakieś inne podobne możemy w Polsce przeprowadzić. Widzą, że jest bardzo dużo emocji, słychać te emocje, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią na świecie i wnioski, które możemy z niej czerpać dla Polski i ten szereg inspiracji. Ja co prawda, mój rozdział nie był o tym, co wprowadzi mnie do Polski, więc ja tam bezpośrednio odniesień takich, że tu moglibyśmy się zainspirować, nie mam dużo i nie mam ich rozbudowanych. Jest parę momentów, gdzie ja wskazuję, że to jest regulacja, która jednak troszkę lepiej od naszej wygląda. I jako przykład podaję też ostatnie referendum klimatyczne, które odbyło się w Berlinie, czyli jednym z landów niemieckich, no bo w Niemczech ogólnokrajowo zasadniczo tam są federalne referenda, ale te też nie do końca ograniczone, to też możecie przeczytać, ale w Niemczech przecież odbyło się referendum klimatyczne w tym roku. Tak. No i ono też nie osiągnęło wymaganego kworum. Tylko, że tak jak my mamy próg frekwencyjny, żeby referendum było ważne czy wiążące, w zależności czy mówimy ogólnokrajowym czy lokalnym, co kończy się tym, że ci, co za mnie, to po prostu nie idą, no to mamy, to w Niemczech jest tak, że oprócz tego, że musi oczywiście większość zagłosować za danym rozstrzygnięciem, znaczy w Berlinie, bo znowu państwa federalne mogą mieć w każdym landzie oddzielną regulację,
No to w Berlinie jest tak, że żeby dane rozwiązanie zostało przyjęte, to oprócz większości musi być tak, że za danym rozwiązaniem zagłosuje 25% uprawnionych do głosowania. Jak się tak nad tym zastanowimy, to zasadniczo jakie są sensy progów w referendalnych? No takie, żeby nie było tak, że będzie jakieś mało popularne referendum, że większość nie pójdzie i mniejszość nam narzuci zdanie. I kiedy mamy próg, tak jak w Polsce, 50%, no to w założeniu wychodzi na to, że no 50% poszło głosować, co najmniej połowa musiała zagłosować za, no czyli musiało być te 25% tak. Co najmniej. Więc w zasadzie wydawałoby się, że wymagają tyle samo. Tylko w praktyce jest inaczej. Bo w Berlinie, jak ktoś był na nie i szedł głosować na nie, to nie sprawiał, że jest większa szansa na to, że to przejdzie. W związku z czym nie miał takiej motywacji nie iść na to referendum, bo idąc głosując na nie, tak naprawdę pomagasz tak. drugiej stronie. Tylko było, jeżeli jest, pójdziesz, zagłosujesz na nie, no to jakby nie podbijesz tego progu 25, bo to jest ile musi zagłosować za daną opcją, no a ewentualnie swoją stronę podbijesz. I tak. Wyrazisz zdanie. No a w Polsce jest tak, no nie pójdę głosować, no bo przecież w ten sposób tylko podbiję frekwencję. I to jest, myślę, droga do inspiracji. W referendach ogólnokrajowych będzie ciężko, bo to znowu jest regulacja konstytucyjna, ale ja na przykład uważam, że to jest świetne rozwiązanie. W Polsce mamy problem, że dużo osób sprzeciwia się zniesieniu progów w referendach lokalnych. I też jak była ostatnia inicjatywa z obniżeniem progów, to większość była na nie. No, ja bym wolał znieść te progi. Uważam, że tak byłoby lepiej. No ale jeżeli są osoby, które uważają, że to powinna być ta minimalna ilość osób, to zróbmy przez pół, tylko że nie frekwencja, tylko żeby był taki wymóg, żeby tyle osób przynajmniej zagłosowało i zniesie nam to ten mechanizm demobilizujący. Tak. A dalej te osoby, które twierdzą, że określona osoba musi się wypowiedzieć, żeby to było, żeby to miało skutek, to dalej na tak minimalna liczba osób głosujących się nie zmieni. Dokładnie, więc to na pewno jest już kilka inspiracji, chyba po więcej będziemy zapraszali do publikacji, żeby nie zdradzić tutaj wszystkich. Sama jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór, więc jeśli wy będziecie już mieli tą publikację albo macie jakieś inne pomysły, jak można zaimplementować rozwiązania z zagranicy do Polski, to dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Tak, no i bardzo zachęcamy, zamawiajcie na naszej stronie, żeby ta publikacja po prostu do was dotarła, zwłaszcza, że dzięki wsparciu finansowaniu publicznemu macie możliwość nabycia tej publikacji za darmo. Dokładnie. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i widzimy się jeszcze kilka razy. Tak, jeszcze kilka razy, wkrótce się widzimy. Tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.